Cześć! Dziś test kolejnej gąbki, zaraz się okaże której, ale zanim przejdę do testu i wybiorę, którą gąbkę będę testować, mam dla Was jeszcze taki mini open box, boxa, który już jest otwarty. Także pokażę Wam, co sobie ostatnio zakupiłam przez internet. Właśnie też większość rzeczy w ramach testów. Pierwsza rzecz, najpierw pokażę Wam trzy gąbki i w tym czasie zastanowię się, którą będę testowała. Gamciusia przyszła do mnie i ona jest spragniona sławy. Pierwsza gąbka to jest z Real Techniques. Myślę, że każdemu w większości osób dobrze znana i test jej odłożymy sobie na później. Kosztowała 29,90, to są rzeczy z kokolity i dostałam nawet mały prezent. Także taka pierwsza gąbka. Odejdź, Gama, bo mi tutaj przeszkadzasz. Drugą gąbkę zamówiłam sobie z Allegro, byłam bardzo ciekawa, jest wsadzona odwrotnie. To jest Donegal, jajko, właśnie tutaj, jajeczko Donegal, różowe, kosztowało niecałe 15 zł, zobaczymy. I trzecia, która już ma sfatygowane opakowanie, to jest Ebelin Professional. Gąbeczka, którą można dostać w Niemczech, tak? W Niemczech, dobrze mówię. Zobaczymy, już opakowanie jest sfatygowane, bo poczta polska skrzywdziła opakowanie, no ale nic na to nie poradzimy. No i właśnie w trakcie, kiedy będę pokazywać Wam rzeczy, będę sobie skrycie myśleć o tym, co przetestuję. No i tutaj mamy paczkę z kokolity. I najpierw pokażę pędzle, które sobie zamówiłam. Są to pędzle z firmy Beauty Crew. Boże, ale mi skóra z rąk schodzi, masakra, mam jakąś alergię, ale miałam wszystkie możliwe testy i nikt nie wie, o co chodzi. Pierwszy pędzel jest to BCF38. Jest to taki pędzel bardzo podobny do Hakuroha 54, round top, do podkładu, do produktów mineralnych i do pudru. Tak było napisane na stronie. Te pędzle są stosunkowo nowe, w sensie są nowością i jeszcze nie ma zbyt wiele, się pcha na mnie, nie ma zbyt wiele opinii na temat tych pędzli. Te dziewczyny, które przetestowały, napisały swoje opinie na kokolicie, na stronie i tam można jedynie do niektórych modeli przeczytać jakąkolwiek opinię. Jest bardzo zbity, ma tutaj wybarwione włosie, no i zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Myślę, że nagram jakiś makijaż wszystkimi tymi pędzlami i paletką, którą też za chwilę Wam pokażę. Nie mogę teraz tego zapakować, dobra. Kolejny pędzel jest to pędzel z tej samej firmy, Beauty Crew, BCP81. Mają strasznie trudne oznaczenia, bardzo dużo literek i numerki jeszcze, także do spamiętania to jest ciężka sprawa. To jest pędzelek syntetyczny. Taki kuleczkowy, ale bardzo mały i ja go będę stosowała albo do korektora pod oczy, albo gdzieś punktowo na jakieś zmiany, albo nawet do rozcierania cieni. Także myślę, że taki bardzo multifunkcyjny przyda się na pewno. One naprawdę kosztowały małe pieniądze. Ja skorzystałam jeszcze z tej promocji minus 15%, dlatego postanowiłam, że wypróbuję sobie te jako nowość. Kolejne pędzle, jakie zamówię, to chyba będą te Kawaii, bo mam ochotę na coś nowego. Nie chcę już Hakuro, a Zoeva jest trochę za droga. Kolejny pędzelek to jest BCE20, to jest taki malutki, fajny pędzelek, taki smudging brush, tak? Taki do rozsmużania, do rozcierania kreski, na przykład na dolnej powiece czy na górnej. Bardzo mi się podoba, jest taki, jest płaski i jest taki króciutki. On kosztował chyba 5 zł z kawałkiem i one naprawdę wyglądają na dość solidnie zrobione. Na razie nie mam co zachwalać, bo jeszcze ich nie używałam, nie myłam, nie prałam. Więc zobaczymy, jak one się później będą zachowywały, ale niektóre z nich tutaj mi przypominają Hakuro. Kolejny to jest BCE45. To jest puchaty pędzelek do rozcierania. Czarne włosie. Jest taki okrągły. Bardzo miękki, muszę przyznać. Bardzo miękki, bardzo taki przyjemny. Jednak te kozy, glam brusze, one nie są aż tak przyjemne na przykład jak ten. One są dość szorstkie, akurat mnie jakoś strasznie nie kują. Ja zakładam na nie odżywkę, przez co wydaje mi się, że są trochę bardziej miękkie. Ten jest bardzo mięciutki, jest taki okrągły, jest puchaty i w przekroju jest okrągluteńki. Też chyba 10 zł kosztował. Kolejny również do rozcierania, do zaznaczania załamania powieki. Jest biały, to jest naturalne włosie. To jest BCE25. Jest równie miękki jak ten czarny, ale włosie jest bardziej sztywne, takie jędrne.
bardziej zbite. O, tu jeden włosek, widzicie, już wyleciał. No i zobaczymy, jak one będą mi się sprawdzały. Ten również jest taki mięciutki. Nic tutaj nie koli, nic tu nie wystaje. Wszystko jest bardzo fajne i przyjemne. Również w przekroju jest okrągły, równo ścięty. Tutaj nic nie wystaje, żadne włoski. Także zobaczymy. I ostatni, który sobie zamówiłam, to jest taki malutki pędzelek, który mam bardzo podobny, jeden z Hakuro i jeden podobny mam Glambrush, to jest BCE10. I to jest taki mały, dość sztywny, zbity pędzelek. Ja będę na pewno rozcierać sobie kreskę na dolnej powiece, czy na górnej, albo do wewnętrznego kącika. Lubię takie fajne, małe pędzelki. No i zobaczymy, jak one mi się spiszą. I jeszcze jedną rzeczą, którą zamówiłam, jest paleta Makeup Revolution Iconic Pro 2. Otworzę ją. Na pewno każdy wie, jak ona wygląda. Ameryki nie odkryłam. Bardzo ładne. O, spójrzcie na moje paznokcie. To jest dzisiaj piąty dzień, kiedy noszę ten Golden Rose. Odrost już jest duży, ale nic tu się nie zerwało, nie odprysnęło, także wszystko gra. Fajne matowe opakowanie palety. Tutaj w środku mamy folijkę z nazwami kolorów, bardzo duże lusterko, dwustronny pędzelek, z jednej strony płaski, z drugiej strony taki do rozcierania i kolory. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, jak one wyglądają. Na dole, jak widzicie, są matowe, u góry, z tej perspektywy u góry są takie połyskliwe, satynowe i perłowe, powiedziałabym, błyszczące. No i myślę, że nagram makijaż z użyciem tej palety. Dzisiaj jeszcze jej nie będę używała, tak myślę. I w prezencie sklep Kokolita, co się zdziwiłam bardzo, jak otworzyłam, mówię, ale ja tego nie zamawiałam. W prezencie dostałam Slick, to jest paletka pomadek. Mamy tutaj, tu jest napisane, 4 wysoko napigmentowane pomadki, matowe, błyszczące i satynowe wykończenie. Bardzo fajne odcienie nude, myślę, że będą mi pasowały. Strzelili się w moją urodę, że tak powiem, z dobraniem tego koloru. I zobaczymy, na pewno je przetestuję i użyję. Ten kolor jest dość podobny, trochę bardziej różowy do tej pomadki. Nie mam jej tu, do tej pomadki nowej, którą mam z Golden Rose. Także dobra. Namyśliłam się i myślę, że przetestuję sobie do Negala, bo chyba na nią najbardziej czekam. Boże święty psie, muchy się przestraszyła. Do Negala, ponieważ najbardziej jestem jej ciekawa, ponieważ na jednym blogu wyczytałam, że to jest praktycznie to samo, co Beauty Blender. Także zobaczymy, co to znaczy to praktycznie to samo. Idę ją namoczyć, zaraz wracam i przejdziemy do aplikacji podkładu. I podjarałam się trochę, słuchajcie, bo ona na sucho wręcz sprawia wrażenie identycznej struktury jak ta z Rossmana, czyli taka jest w miarę miękka, ale dość zbita, ale słuchajcie, ona namoczyła się momentalnie, nie było tej sytuacji, jaka była przy gąbce z Rossmana i na przykład tej Skillis, że ona tak dość ciężko, no sztat Rossmana wybitnie ciężko wypuszcza z siebie wodę i tak powoli, leniwie rośnie. Ta urosła w sekundę, jest w tej chwili naprawdę tak miękka, że najbardziej miękka chyba z tych wszystkich gąbek. Tak mi się wydaje. Jest naprawdę super ekstra miękka. I co jeszcze? Nie ma tego dźwięku, absolutnie, tak samo jak Beauty Blender ponoć. Ja Beauty Blender kupię na koniec całego tego testu i króla na koniec będę musiała też pokazać i przetestować, żeby mieć jakiekolwiek porównanie, bo takie czcze gadanie, to wiecie. No, ale wszystkie te gąbki tak waliły, pukały. Tutaj praktycznie tego nie ma i ona jest naprawdę, zobaczcie, jaka mięciutka. Ja jest, jak ją tak ścisnę, to palec palca dotyka. Tak czy tak. I w ogóle żadnej siły do tego nie używam. No, jestem, muszę powiedzieć, trochę zszokowana. Podkład, który będę nakładać, jest to Lasting Finish z Rimmela 25 Hours, ten co zwykle. Może być on dla mnie trochę za jasny, albo może i nie, bo jak widzicie tutaj na pewno jestem trochę samoopalona jeszcze, bo używam nowego samoopalacza z Lidla, który sobie kupiłam, ale no jestem w szoku, jeśli chodzi o to po namoczeniu, jak ona wygląda i no oczywiście powiększyła się, ale no jest taka miękka, naprawdę super miękka. Przechodzę do aplikacji, zobaczymy. Zobaczymy, co to jest. Dobra. Najpierw sobie nawalę trochę na twarz.
No jest super przyjemna. Trochę jasny ten podkład jest. Ale to sobie tu trochę przeciągnę. Zamknąć mordy tam, gówniarze. Zaczęło się darcie japy przez cały dzień na placu zabaw. Słuchajcie, ale mi miło. No, po tej gąbce z natury, po tej cegiełce, to jest, no ona jest, zobaczcie jaka ona jest mięciuteńka, sprężysta, nie wylatywała z niej taka milion takich, aż biała piana wcale. Daje takie świetliste, zdrowe wykończenie. Takie bardzo, bardzo naturalne i dość dobre krycie. Mam wrażenie, że wcale nie spija dużo tego podkładu. Czyżby to była nowa miłość? Czyżby to była nowa miłość? Ja pierdziu, no coś wspaniałego. Takie mięciuśkie. Powiem wam, że im więcej tym gąbek, tym bardziej jestem podniecona. Jest mięciuteńeczka. Mięciuteńeczka. Ekspresowe nakładanie. Ja się muszę troszeczkę jeszcze pobawić, popatrzeć jak to tu wygląda. Piękne. Zdrowe wykończenie, bardzo świeże. Podkład z ręki tutaj mi ładnie wjadła, ściągnęła. Nic nie dokładam, nałożyłam tyle samo, co nakładam zwykle. Starczyło mi na całą twarz z palcem w tyłku. I bardzo mi się to podoba. Jestem na razie zauroczona tym, co czuję, tym, co widzę. Zobaczymy, jak ona się dopierze. No to jest nowość. No i czyżby ta dziewczyna z tego bloga miała rację? Zobaczymy. Korektor, który nałożę, to będzie Maybelline Affiniton w kolorze 01 Nude Beige. Ładnie się szybko od razu granica między korektorem a podkładem zaciera, ładnie się to wblendowuje. No jest, słuchajcie, ultra miękka. Może ja nie jestem jakąś taką, nie to, że fanką, wiadomo, że fajnie jest, jeśli gąbeczka jest miękka, ale nie zależy mi na tym aż tak bardzo, ale naprawdę jestem pod wrażeniem. Jednak najbardziej zależy mi na tym efekcie, na trwałości, na tym, jak ona, jaka jest żywotność danej gąbki. I jak się ją myje, jak to wszystko z niej wychodzi. No ja jestem zauroczona jak na razie. Jestem zauroczona. Jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemna, bardzo dokładna i taka, że nie trzeba po 15 razy wracać i gdzieś tam dostemplowywać po niej. Strasznie mi się to podoba. Strasznie mi się to podoba, słuchajcie. Idę, ja ją umyję, dokończę makijaż. W tym podnieceniu wrócę do was. I powiem wam, co myślę, ale już bardzo dużo wam powiedziałam, także no zobaczymy, no naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo miękka, miększa od tej z Rossmana. I nie wydaje z siebie tego dźwięku takiego w trakcie zgniatania takiego, nic nie wydaje, żadnego dźwięku tutaj z siebie przy stemplowaniu tak samo. Super. Słuchajcie, super. Zaraz wracam z makijażem. Słuchajcie, moje podniecenie, moja euforia, moja ekscytacja względem tej gąbeczki przeraziła się w lekki niepokój, ile ona i w jakim stanie ona przeżyje. Ponieważ nie wiem, czy ją już tak zmiętoliłam, czy ją tak wycisnęłam, czy ją mocno za mocno ścisnęłam, ale zrobiłam jej uszkodzenie w dwóch miejscach. Tutaj, nie wiem czy to będzie widać, taka malutka, nie jest to głębokie, ale jednak jest takie. I tutaj. Także dosłownie, trzeba się z nią chyba obchodzić jak z jajem. Struktura jest taka właśnie bardziej porowata niż cała reszta tych gąbek, tak jakby ona
naprawdę była tak, nie wiem, wytłoczona jakoś tymi takimi porami. Domyła się bez problemu, ale farbowała w trakcie mycia. Jak ją ściskałam, to widziałam, że dużo różowego leci. I też się trochę przestraszyłam, że zaraz się biała zrobi. Widziałam, że Beauty Blender też bardzo traci kolor i dziewczyny też mówiły, że na początku czasami woda jest różowa. I nawet widać trochę, że jest troszeczkę jaśniejsza tutaj teraz z tej strony. No i trochę się martwię, że ona strasznie szybko popęka. No ale zobaczymy, będę testowała. Cena 15 zł na Allegro. Wpisałam po prostu do Negal gąbka do makijażu i tam chyba tylko 4 sprzedawców miało tę gąbkę. No i zobaczymy. Domyła się bez problemu. Wszystko tutaj z czubeczka i z dupeczki wyszło, nie widzę żadnych plam ani nic. No ale ją uszkodziłam, jest mi trochę przykro, jest mi trochę, że ją uszkodziłam, bo taka już byłam napalona, może ją naprawdę mocno ściskałam, bo ja mam tendencję do tego, że ja no strasznie mocno ściskam te gąbki i no mam trochę jednak tej pary w łapach. W ogóle nie wiem, czy was zainteresuje, co mam na oczach na dolnej powiece. Mam taką kredkę zwykłą z Essence Long Lasting w kolorze 16, Coolest Cheek. Ona, myłam ręce i ona się nawet z rąk tak szybko nie zmywa. Fioletowa. No i co? Dajcie znać, co sądzicie na temat tej gąbeczki jak na razie po moim teście i po mojej ekscytacji. Zobaczymy, ile ona przetrwa, jak przetrwa. Teraz mam ich sporo, tych gąbek, i używam je tak mniej więcej na zmianę. No i zobaczymy, jak to będzie, ale pierwsze wrażenie super mega pozytywne, poza tym, że ją właśnie w dwóch miejscach uszkodziłam, ale sądzę, że to nie wpłynie w żaden sposób na jej działanie, na jej pracę na twarzy. Ale nie chcę też, żeby zrobiły się w niej takie mega wielkie dziury i kratery, jakie zrobiły się w Glam Sponge i jakie zrobiły się mi też teraz w gąbce z Yves Rocher, gdzie dodatkowo w gąbce z Yves Rocher jeszcze ta dupka stwardniała bardzo. No zobaczymy, co to będzie. Dwie gąbki jeszcze mam do testowania. Tą z Ebeline, jak ściskałam, to ona jest dość podobna do tej właśnie z Donegala. Boże, teraz mi się będą te nazwy myliły. Ona jest ogólnie jaśniejsza, jeśli widzicie w kolorze, chociaż ta teraz tutaj widzę, że zbladła. Ale ta właśnie tak bardziej leniwie odskakuje i kiedy jej się przyglądam z bliska, to ma bardzo podobną strukturę. Takie paski dookoła niej widać, tak jakby właśnie od maszyny, która wykrajała z tej gąbki, czy z czego to kształt. Widać podobnie jak w Glam Sponge to się prezentuje. No ta ultra miękka, naprawdę ultra miękka. Zobaczymy ile przetrwa, jak przeżyje, w jakim stanie będzie. 15 zł to nie jest mega drogo. Beauty Blender około 80. Przeliczając na żywotność, Beauty Blender też trochę pęka, z tego co widziałam u dziewczyn. No i zobaczymy, co to będzie. 15 zł to też nie jest, tak jak mówiłam, nie jest to wielki majątek, no ale też nie do tego stopnia, żeby co miesiąc na przykład kupować taką gąbkę. Niech ona by wytrwała chociaż 2-3 miesiące, to wtedy byłabym w stanie co 2-3 miesiące sobie taką gąbkę zamawiać. Dajcie znać, jak wam się podobał test. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach, ponieważ tak myślałam, że taka piękna pogoda, nagrałabym, tak mnie naszło, że nagrałam może bym jakieś pytania i odpowiedzi. Jeżeli takowe są, jak nie ma, to trudno, możecie zadawać tutaj na Facebooku albo na Instagramie. Zostawiajcie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał, serdecznie was do tego zachęcam i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!